Radio Wachowski. Niech pan przypowie pamiętam. Program. Się w Twój cudowny wizerunek, który dla nas wszystkich tu zgromadzonych, dla łączących się z nami przez radio czy telewizję, staje się i jest nadzieją, która zawieść nie może. Wpatrujemy się w Twój cudowny wizerunek, który skupiając na sobie oczy nas wszystkich, tworzy szczególną przestrzeń, która stając się pełnym szczerej troski zaproszeniem do pójścia w głąb, dodaje nam odwagi, nie tylko by szczerze mówić o tym, co nas wypełnia. Dodaje nam przede wszystkim odwagi, by słuchać tego, co Ty chcesz nam powiedzieć. Wpatrujemy się w Twój cudowny wizerunek i czekamy, bo cisza medytacji, odwaga otwartości naszych serc, jest tą częstotliwością, na której Ty do nas przemawiasz. A zatem wtapiamy się ciszą odwagi naszych serc w Twój wizerunek. Cóż widzimy? Ciemną twarz, dwie cięte rany, wrażliwe oczy, piękną szatę. Co jeszcze widzimy? Widzimy Twojego Syna, którego trzymasz na swoich rękach. Tak, to On, wbrew wszystkim i wszystkiemu. On jest najważniejszy na tym cudownym wizerunku. A Jego pierwszeństwo to nie pozbawienie Ciebie czegokolwiek. To jeszcze większe wywyższenie Ciebie w autentycznej perspektywie wielkości. Pokazując Go nam, dajesz okazję, byśmy głośno usłyszeli, że Twoje jasnogórskie królowanie, Twoje piękno, Twoja szlachetność, Twe wrażliwe oczy, to wszystko rodzi się z bliskości Twojego Syna, z bliskości z Twoim Synem. To wszystko rodzi się, bo Jego postawiłaś na pierwszym miejscu w swoim życiu. Twoje istnienie stało się istnieniem wyłącznie dla Niego i z Nim. Maryjo, nasza Matko, całe piękno Twojego istnienia rodzi się z komunii z Twoim Synem. Przy zwiastowaniu to nie Ty zrobiłaś grzeczność Jezusowi, lecz On uczynił Cię pełną łaski, a ustami Elżbiety oświadczył Ci, żeś błogosławioną między niewiastami. Ty jedynie tej głębokiej komunii zapragnęłaś i na nią się zgodziłaś. Kiedy urodziłaś go w trudnych warunkach w betlejemskim żłobie, bo nie było dla was miejsca w gospodzie, nie zwątpiłaś, nie załamałaś się, bo on, komunia z nim, stała się źródłem twojej siły. Tak samo było w świątyni za jednym i drugim razem. Również na drodze krzyżowej i pod krzyżem, to nie tyle ty byłaś Jezusowi potrzebna, ale On był Tobie potrzebny, byś potrafiła trwać i wytrwać w Twym bólu matki. Bliskość z Nim, komunia z Nim, oto źródło Twojej siły i determinacji, by trwać do końca. A potem ta radość o poranku. On żyje, powstał z martwych, jest. To wszystko zostaje odkryte i wydobyte z tej jedynej bliskości, komunii matki z synem. Oto nuta pieśni Twojej wielkości i o Twojej wielkości. Oto melodia ciszy, medytacji
i odwagi otwartości naszych serc. Co jeszcze mówisz nam na tej swej częstotliwości, ciszy medytacji i odwadze otwartości naszych serc? Mówisz, że nie ma nikogo i niczego, co mogłoby być źródłem nadziei dla ludzi i świata, jak tylko Twój Syn. Bliskość z Nim, komunia z Nim. Oto podniesiona głowa, radość i nadzieja. Maryjo, cóż jeszcze do nas mówisz? Poniżej jasnogórskiego obrazu, pięknego świadka Twej komunii z Synem, jest ołtarz, gdzie sprawowana jest Eucharystia, a na nim tabernakulum. Mówisz nam, pokazujesz, gdzie trzeba przylgnąć, by nauczyć się tej Twojej bliskości z Jezusem, by nauczyć się tej komunii z Nim. To Twoje przesłanie dzisiejszej ciszy medytacji, odwagi otwartych serc. Czy powiedziałaś nam coś nowego? Nie, bo przecież w większości to znamy z katechezy sakramentalnej, z homilii głoszonych na niedzielnych eucharystiach. Czy powiedziałaś nam coś nowego? Tak, bo tak naprawdę to nie dość jeszcze wierzymy w skuteczność tej Twojej metody na prawdziwą wielkość, a zarazem szansę na lepsze jutro i dziś. Upominasz się o to i za to Ci dziękujemy, za to, że nie powiedziałaś nic nowego i że powiedziałaś aż tyle nowego. Matko Solidarności Ludzi Pracy, spora część z nas to tu zgromadzonych to uczestnicy 28. pielgrzymki pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przychodzimy, by dziękować za pracę, która daje nam i naszym rodzinom poczucie bezpieczeństwa i radości. Przychodzimy, by dziękować za odpowiedzialne angażowanie całego naszego środowiska w służbę Bogu i ludziom. Przychodzimy, by dziękować. Przychodzimy, by uczyć się od Ciebie, Maryjo, tej komunii, która uczyniła Cię wielką. Przychodzimy, by na nowo uwierzyć, że to, co dziś pozornie jest niedoceniane i zaważone, jest naprawdę źródłem mocy i nadziei. Przychodzimy, by uwierzyć, że wiarą żyć i życiem wierzyć w domu i pracy, w kościele, w przestrzeni społecznej i politycznej, prywatnie i publicznie, to jest to. Maryjo, wielka komunią z Jezusem. Jestem przy Tobie. Pamiętam, czuwam. Naszą wieczorną modlitwą apelową ogarniamy Ojca Świętego Franciszka, cały Kościół powszechny, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, misjonarzy. Modlimy się w intencji pasterzy Kościoła w naszej ojczyźnie z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na czele, z obecnymi wśród nas księdzem arcybiskupem Wacławem Depo oraz księdzem biskupem Janem Piotrowskim. Polecamy chorych i cierpiących, będących w domach, szpitalach i hospicjach. Polecamy wszystkie intencje wpisane do księgi apelowej. Polecamy dobrodziejów tego miejsca, tych, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają jasnogórskie sanktuarium. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, uczestników pielgrzymki środowisk. Oraz wspólnotę samą. Polecamy Ci, Matko, podejmujących nocne czuwanie, uczestników pielgrzymki, pracowników wodociągów i kanalizacji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na czele z księdzem Grzegorzem Krząkałą, duszpasterzem krajowym, któremu dziękujemy za dzisiejsze rozważanie. Polecamy uczestników pielgrzymki Rodziny Rodzin oraz modlących się w intencji trwającego w Rzymie synodu biskupów odbywającego się pod hasłem Młodzież, Wiara i Rozeznanie Powołania. Młodzież z diecezji lubelskiej i gdyńskiej. Łączymy się z parafią świętego Wawrzyńca Gołańczy, którą nawiedzasz w kopii z tego cudownego wizerunku. Pragniemy nawiedzenia się Ojcza nas. Musi przeczyć. Pan z Tobą, błogosławionaś tymi miastami, błogosławiony owoc żywotny. No to dobrze, no to świetnie. Tylko że widzisz, że jestem w pracy, rano przyjadę Cię uczy. No, a co masz makaronu kupiłeś? Zdrowaś Maryjo. No w pracy jestem, właśnie, tak. No. Tak Cię kocham, słuchaj, i w pracy jestem. O jest. A tego Staśka pochowałeś już? Tak? O Matko, tyle mięsa, no. I co, kupiłeś makaronu? No to widzisz, jaki jesteś gospodarny, bo teraz ciężkie czasy idą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc życia Twojego Jezus. No i jest jak jest, no tak, oczywiście, no może być lepiej o te 1%, no. A gdzie było tych dolarów? Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą. Błogosławiony owoc z niewiastami. Tak? Ale to ktoś specjalnie zrobił? Owoc czy... żywota Twojego, Azusus. Święta Maryjo, Matko Boża. No, może być. No. O, to podziel się ze mną trochę. A słuchaj, a byłeś w Lublinie właśnie? W Lublinie, bo tam był ten marsz LGBT i tam ponad jakieś zamieszki były. A skąd? Ale tu słyszę, że po prostu gdzieś coś do mnie dotarło, ale po prostu tam jakieś coś, jeszcze nie połapali tych wszystkich, co tam zamieszki robili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. No, a w tej swojej, tak? Na 5 złotych. No. No widzisz, o, no fajnie, fajnie. A jutro tutaj nie będziesz spał, to ja przyjdę o 11. No nie wiem, 10-11. Możemy pójść do tego buwu potem. Ale na trzecią. Bo wiesz, jutro jest niedziela, na trzecią sklepy są zamknięte. Ale buf jest... Właśnie, ty może i coś dokupisz, jeszcze kartofli. Żartuję, a słuchaj, a tam u ciebie jest kawa w tym sklepie? Bo wiesz, bo tutaj pod mostem ten Carrefour do 24, to już kawa zlikwidowana, kwiatki postawili, takie nagrobne już tam. Tak. Bo tam się zepsuło, już tydzień była awaria. No i po prostu im się może już nie opłaca, bo rzeczywiście tam każdy przychodzi i kawę pije, tylko tam to nic im nie kosztuje, ale to zawrót głowy był, bo oni musieli wodę dolewać, kawę dosypywać, wiesz. I cały czas to było... Jak każdego wieczora również... W Dagonaldzie, no to do 14, to jeszcze chyba tylko jutro 14, a nie, poczekam, jutro jest 13, do poniedziałku.
Ktoś mi mówił, że do 15, ale do 14, no to poniedziałek na pewno będzie. Także do 10, jutro do 11, a w poniedziałek do 10.30. No to dopiero się dowiedziałeś? Pomóż im odpowiedzieć na wyzwanie. Bo tam tak... No robią tak, żeby oni zrobili, wiesz, hamburgery i te frytki takie, wiesz, ale taka bezdomna jedna, no, powiedziała bezdomna ze zbuchu taka o tej kawie i ja tu nawet mi się rano wypiło, jeszcze jadąc przed tym 140, zanim 15 po 6 otworzyli, mi się tam koczowało i nawet nie spało tej nocy, no i zaraz pójdę tu spać, bo nam to kazali podlewać ten beton, ze 3-4 razy beton podlewać, powiedział, bo jak nie, to tego Rysia i mnie tu weźmie i podpisze te podania i zwolnią z pracy. A tak żartował. Ja mówię, no tu jest jak dla hipopotama tej wody nalane, żeby ten beton stężniał. Jest, jest, ja wiem, że jest, bo mówiła mi dziewczyna, że jest czynna, pomimo, że sklepy są zamknięte od 3. Od 3 do 8. No to jest dużo. Od 3 do 8. No jutro przyjdę, pogadamy i tego i no. Może tą pożyczkę wy... Ja muszę te, z tego T-Mobile'a spłacić ze 24 tysiące, ale pierwsza rata musi być 10%, czyli 2400, rozumiesz? Ja to spłacę te 2400, a potem tam po... Po 200, po ileś tam ja mogę płacić tam, wiesz, i tak nabrało się tyle tego bogactwa w tym T-Mobile'u, że ja nie mam żałości jakichś takich, no. A tak to mi się wyszło jakoś z tego wszystkiego. No zobaczymy jutro jeszcze, no. Jeszcze ten profi kredyt, no. I do rzecznika praw mi się napisało, wiesz, takie różne, no nie wiem, oni by chcieli, wiesz, od razu nagle 13 tysięcy, wiesz. Nie, 19, 19 już mówi, że nawet, że jak sąd będzie, to już ze 20 tysięcy, a jak sąd, to dla sądu, a nie dla profi kredyt. Myślał, że wiesz, no, ale zobaczymy, co będzie, bo to ja tu poruszyło mi się wszystkie te, co możliwe tylko, no. A w internecie jest, jak coś ci się nie podoba, zauważyłeś, to do rzecznika praw piszesz. To oni ci wysłali mi to pismo, co jeszcze można na co zwrócić uwagę i tak dalej, że jak ty reklamowałeś i jak oni się zachowali, to wszystko trzeba opisywać, to ich załatwią. Swoją godzinę. No, dobra, no to dobra, to tego, to Michała, ty jesteś, a gdzie Stasio? Ale on po prostu gdzieś polasł, nie? Pańskie będzie błogosławione. A może do tego Tomka polasł? Wspomożenie na a może on, słuchaj, zakochał się w tym Bogdanie? Bo tu wiesz, o co chodzi? Tu chodzi o to, że on tak to, co tego nie lubił, to się tym zakochał, bo on powiedział, że ma taką szeroką dupę. Może w tej dupie się zakochał. Ja mam zachrypnięte jakieś tego, jakieś szykuj tam, może coś poleczy mi się trochę. Daj spokój. Nie, to znaczy nie, może taki nawiek tylko, ale przejdzie. Ciekawe gdzie? Może w czarnej strudze, ja 12 w nocy kupię zaraz pójdę. Są tanie, proszę ciebie, po 3, po 4 wieczorem, to one są stanione. A która jest godzina? Zaraz, to jest, nie ma 10 jeszcze. A Państwa oczywiście zapraszamy do tego, by... No to mógłbyś tylko ty kupić, bo ja nie kupię, jestem w pracy, coś, ja jestem na końcu Warszawy. Natomiast w Radiu Maryja... I to jeszcze za Warszawą, na czarnym... Tak? Nie ma! Raz jest. Tu przyjechał taki jeden z kierowników, podlewał ze mną ten beton i poszedł na grzyby. Poszedł na grzyby i po prostu patrzę 5 minut i już odjechał tym samochodem, chyba nic nie znalazł, bo może chciał zobaczyć. A są to Państwo Helena Nowak, Alicja Ostrowska, Krystyna i Stanisław. No ja nie wiem, ma przyjechać, ale kiedy ja nie wiem. Tam. Beata Jadam Piwowarscy, Maria Radkowska, Barbara Sikora, Maria Terlecka, Marzena Turowska, Bogdan Wąsowski, Ewa Bożena i Krzysztof. Nie, to ja tu zawsze go goszczę, no to nie ma problemu. Żukowska,
na mieszkanie to, na mieszkanie to trzeba mieć czas. Na mieszkanie to idą, wiesz, jak to nie mają ducha misjonarskiego, siedzą w domu jako te pieczuchy i nic nie robią. A jak ktoś ma misję, powołanie, to przecież on jest poza domem i on do domu to wraca naprawdę bardzo rzadko albo i wcale. A takie w różnych pracę, jak tu są, no to jest powołanie. Na przykład u nas zwolnili takiego jednego bez ręki. No bo jak był głupi, no to wiesz, no to ten kobiet go zwolnił już, bo no, dla niego ważniejsze jest picie i jakieś tam przyjątka, bo tu nie prosił o zastąpienie i tego, Rysia prosił o zastąpienie i w dupie i w końcu go zwolnił, bo pomimo, że korzyści z niego mieli, bo on miał orzeczenie, to mieli ze 1600 zł dla siebie, no zresztą tak jak i ze mnie znają. No to są różne niepełnosprawności, jak nie ma głowy, to też, jak nie ma ręki, to też, jak coś innego, to też jest, aby 1600 zł nie zostało. No. Ave Maria, to radio Kącika pozwala Ave Maria występy dawać. Ave Maria. No, to wszystko chorosze, bo ta marozola i sybyskowe zarobie kawkaskowa, dałgowicja, budzarowa, kawkarowa, krosiwa, kawskiniaczka i do stryjczy z Austrii. No, pa. Da 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 da